Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Witam Was w ulubieńcach marca i kwietnia. Jak zauważyliście, nie było ulubieńców marca. Przez cały prawie miesiąc byłam chora, więc stwierdziłam, że nie będę robiła specjalnego filmu dla dwóch produktów. Także przez te dwa miesiące nazbierało mi się trochę tych perełek. Więc jeżeli jesteście ciekawi, jakie kosmetyki mi się sprawdziły w ostatnich miesiącach, to zachęcam Was do dalszego oglądania tego filmu. Zacznę może od pielęgnacji, ponieważ ona jest bardzo, bardzo ważna i chciałabym Wam pokazać nowy produkt od marki Soraya. Jest to odświeżające płyn micelarny Soraya Plant, który w 99% zawiera w sobie naturalne składniki. Mamy tutaj m.in. grapefruit oraz aloes. I dlaczego polubiłam ten produkt? Ze względu na to, że bardzo dobrze oczyszcza skórę twarzy z makijażu oraz, co najważniejsze jest dla mnie, w płynach micelarnych nie szczepie. Często podrażniają mnie płyny micelarne i oczy mi niesamowicie łzawią i szczepią podczas demakijażu twarzy. Ten produkt stworzony jest ze składników naturalnych i nie szczypie, także serdecznie go polecam. Kolejnym produktem z pielęgnacji mam krem marki Hada Labo Tokio. Jest to krem nawilżająco-wygładzający, który idealnie nadaje się zarówno na dzień, jak i na noc. I mimo tej swojej lekkiej, żelowej konsystencji, niesamowicie nawilża i nawadnia skórę twarzy. Bardzo mnie zaskoczył ten produkt ze względu na to, że ja wolę takie jednak gęstsze, cięższe kremy. Wtedy mam takie poczucie, że ta skóra jest mega nawilżona i zadbana. A ten krem, mimo tej swojej lekkiej, żelowej konsystencji, nawet bardzo takiej dosyć rzadkiej, niesamowicie nawadnia i nawilża i rzeczywiście wygładza skórę twarzy. Chciałabym jeszcze wspomnieć, że ten krem kosztuje tylko 55 zł i znajdziecie go w Rossmanie. Z tej samej firmy mam również maseczkę do twarzy, maseczka w płachcie bawełnianej. Ta maska jest genialna, zawiera w sobie kwas hialuronowy, kolagen oraz retinol i niesamowicie wygładza skórę twarzy, niesamowicie nawilża tą skórę twarzy. Ja przyznam się Wam szczerze, że stosuję ją nie tak jak jest tu zalecane, czyli przez 15 minut. Ja noszę tą maskę po prostu aż ona całkowicie mi wyschnie. Ostatnio nawet zdarzyło mi się, że w niej usnęłam. I rano jak wstałam, miałam po prostu wygładzoną, przepiękną skórę twarzy, niesamowicie nawodnioną. Moja dolina łez już nie była tak widoczna jak zazwyczaj i jest to moim zdaniem idealna maska przed takim większym wyjściem, a kosztuje zaledwie 12 zł. I mam tu jeszcze ostatni produkt, jeżeli chodzi o pielęgnację. Do polskiej Sephory weszła nowa marka Fresh, która przyszła do nas prosto ze Stanów. I ta marka tworzy kosmetyki ze składników pochodzenia naturalnego. Niestety mój ukochany peeling z marki Skin Food się skończył i szukałam go w Sephorze. Okazało się, że niestety marka Skin Food już sobie wyszła z naszej polskiej Sephory i już nigdzie nie mogę dostać mojego ukochanego peelingu z miodu gryczanego. I zostałam namówiona na taką maskę odżywczo-złuszczającą, która wygląda jak peeling, ale jest jednocześnie maską do twarzy. I jest to Sugar Face Polish. I ta złuszczająca maska jest niesamowita, ponieważ nie dość, że przepięknie pachnie, również miodem gryczanym, to jeszcze niesamowicie wygładza skórę, nawilża, odżywia. Skóra po niej jest dosłownie jak pupcia niemowlaczka, jest naprawdę godna swojej ceny, a to mało opakowanie, a jest tu tylko 30 gram, kosztuje 129 zł. Można jeszcze nabyć tą maskę w większym opakowaniu, 100-gramowym, ale to już jest koszt bardzo, bardzo wysoki, więc dla testów kupiłam małe opakowanie. Myślę, że na długo mi starczy, więc nie muszę inwestować w coś na razie większego. Przejdźmy teraz do kolorówki i moje serce ostatnio skradł puder z drogerii. A konkretnie chodzi o puder Vibo. Jest to kolekcja Vibo Mood.
I powiem Wam szczerze, że nie spodziewałam się, że puder z drogerii może być tak dobry. Że przede wszystkim może tak pięknie, ładnie wygładzać strukturę twarzy. Że przede wszystkim może tak ładnie wyglądać na skórze. Oraz, że może być na tyle trwałe, żeby go używać na co dzień. I do tego ten zapach. Zapach jest niesamowity. On pachnie jak budyń albo jak ciastko takie waniliowe, no zapach jest przepiękny. Ja jestem jak najbardziej na tak i do tego ta cena 29 zł. Ja bardzo żałuję, że nie udało mi się go kupić podczas tej promocji rossmanowskiej, minus 55%, bo na pewno bym zakupiła sobie jeszcze kolejne opakowanie, no ale wiecie, 29 zł to nie majątek, więc na pewno jak nadarzy się tylko okazja, to kupię sobie kolejne opakowanie, żeby mieć taki bezpieczny zapas. Kolejnym produktem do twarzy jest to produkt od marka Jacobsa. Produkt do konturowania twarzy, który skradł moje serce nie tylko jeżeli chodzi o opakowanie, ale również o zawartość. W życiu bym się nie spodziewała, że produkt, który tak naprawdę na pierwszy rzut oka wydaje się bardzo, bardzo ciepły, będzie tak pięknie i naturalnie wyglądał na skórze twarzy. Zobaczcie, ja mam go dzisiaj na twarzy. Ja jestem zachwycona przede wszystkim zapachem, opakowaniem, jego formułą. Ten produkt jest tak aksamitny, tak pięknie się rozciela na skórze, że nie tworzy żadnych plam. Praca tym bronzerem to jest czysta przyjemność. Można sobie dokładać, jeżeli lubimy bardziej intensywne konturowanie, może nadać również bardzo delikatny kontur, taki naturalny. No ja jestem zachwycona tym produktem i mimo tego, że nie jest tani, bo kosztuje 199 zł, to naprawdę jest warty swojej ceny. Jego gramatura to 25 gram. Uważam, że warto zainwestować, tym bardziej, że na pewno na bardzo długo wystarczy. A odcień to jest 104 Tantastic. Kolejnym produktem do makijażu twarzy to jest podkład drogeryjny. Nie spodziewałam się takiego efektu, nie spodziewałam się, że będę sięgała po ten podkład tak często, jak po niego sięgam od chwili pierwszego testu. I jest to podkład Radiant Lift z Max Factora. Jest to przede wszystkim podkład bardzo wydajny. Wystarczy dosłownie jedna pompka, żeby nałożyć go na całą twarz. Przepięknie wygląda na skórze. Nadaje piękny, aksamitny blask, bo zawiera w sobie takie drobinki, które pięknie rozświetlają i odbijają światło. I przede wszystkim jest bardzo trwały. Do końca dnia wygląda bardzo pięknie i promiennie. I ostatnim produktem, jaki mogę Wam polecić, to jest eyeliner marki Art Deco. Zostałam namówiona na zakup tego eyelinera przez szkoleniowca marki Art Deco, Tomka Kozaka. Serdecznie Cię, Tomku, pozdrawiam. I kochani, ten produkt, ten eyeliner sam maluje kreski. I tak powiem Wam szczerze, że nigdy wcześniej kreski nie szły mi tak dobrze, jak za pomocą tego eyelinera. On jest niesamowicie precyzyjny, niesamowicie łatwo się aplikuje. Zobaczcie, do tego ta końcówka. Jeżeli lubicie eyeliner na przykład z Kat Von D Tattoo Liner, to to jest lepsza wersja tamtego eyelinera ze względu na to, że ma lepszą pigmentację. Ten kolor czarny jest bardziej czarny niż tamten. Tamten był taki czarny, transparentny, a ten jest niesamowicie czarny. I zobaczcie, jak on maluje kreski. Można właśnie namalować taką bardziej precyzyjną kreskę, troszeczkę grubszą jaskółkę. To jest naprawdę świetny produkt, wart swojej ceny, a on kosztuje około 60 zł, także naprawdę warto się zainteresować tym eyelinerem. I ostatnim produktem, jaki mogę Wam, kochani, dzisiaj polecić, to są kępki. Kępki marki Clavier. Są to kępki, które niesamowicie naturalnie wyglądają na oczach. Wyglądają dosłownie jak naturalne rzęsy oraz mają cudowny skręt. Także serdecznie polecam. Ja mam je obecnie na sobie. Jeżeli przegapiliście mój film, jak aplikować kępki, to koniecznie zajrzyjcie tutaj. Tym bardziej, że teraz rozpoczął się sezon weselno-imprezowy. Także na pewno będziecie szykować się na jakieś większe wejścia. Ciekawa jestem, jakie produkty Wam się ostatnio sprawdziły. Koniecznie podzielcie się taką informacją ze mną na dole pod filmem. Chętnie coś potestuję, chętnie poczytam o Waszych ulubieńcach. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jeżeli tak, to koniecznie zostawcie kciuka w górę, tak żebym o tym wiedziała. I zapraszam Was na kolejny film. A następny film będzie
właśnie z tym makijażem, więc jeżeli jesteście ciekawi, jak wykonałam ten makijaż, jakich produktów użyłam, to już dzisiaj zapraszam Was na kolejny odcinek. Cześć!